ręce kolejny opasły tom, który wyszedł spod pióra Normana Davisa, który jest, jak wiemy, ulubionym pisarzem historycznym, historykiem Polaków, bo lubimy, jak obcokrajowcy się nami zajmują i to jeszcze w taki zachwycają właśnie w taki sposób, jaki robi to profesor Norman Davis. No ale tym razem bardzo mi przykro, zła wiadomość, nie będzie za bardzo o Polsce, ale będzie trochę o Polakach. O Polakach jak najbardziej, dlatego że on pojechał szlakiem Polaków rozsypanych na całym globie. Także Polski jest dużo w tej książce. No tak, ale tym razem nie będzie jakby historii Polski takiej sensu stricte, czego my zawsze od profesora Normana Davisa lubimy oczekiwać. Dobra, co to jest, Michał, i w ogóle jak to czytać? Jak to się je? Tak to się je jak Herodota. Widelcem. Podróż historyka przez historię. Na początku właśnie myślałem, że to tak właśnie będzie, że to będzie podróż tak jak Kapuściński kiedyś zrobił szlakiem Herodota, czyli historyk śledzi historyka. Tylko Herodot to jest 8 wiek przed naszą erą, tak? Czyli ponad 2000 lat. Tym razem nie, no bo pomysł już został skonsumowany przez Kapuścińskiego. W związku z tym Norman Davis miał zakontraktowany wykład gdzieś w Australii, więc na końcu świata, i sobie pomyślał, że skoro poleci tam, no to co wróci tak po próżnicy, co będzie z pustymi siatami wracał. Postanowił tą podróż kontynuować, znaczy i wracać taką techniką żabich skoków, i tam, gdzie wylądował, tam opisywał to miejsce. I dzięki temu właśnie i spotykał Polaków, i opisywał tych rozdziałów jest tyle, ile tych podróży. I to są fenomenalne miejsca. No rzeczywiście, takie, gdzie no, ty być może tam jeszcze pojedziesz, polecisz. Jestem bardzo młoda. Tak. Całe życie przede mną jest to, wiadomo. A ja jako historyk nie muszę tam lecieć, bo już mam książkę. Oczywiście. I to jest Tasmania, Australia, no owszem, również Manhattan. Singapur, Indie, Baku, Dubaj. No takie fajne miejsce. No Dubaj. Jak tutaj pisać? Gdzie tu jest historia? W ogóle widzisz tego Normana Davisa w tym po prostu Dubaju, to się tak cudownie nie klei na pierwszy rzut oka. Dokładnie, bo jest tak cudownie złośliwy, no jak tam jest, że zastanawia się, jak można lecieć do Dubaju po zakupy, tak jakby nie można dokładnie tego samego kupić w galerii u nas. Ale może to jest po prostu za tanio, trzeba kupić drogę, jak nowi Ruscy. No i takie przyprószone kurzem pustyni, tak, to zawsze jest o wiele lepiej. A bardzo dowcipna książka, dlatego że Norman Davis, oprócz tego, że tam jest sążnista wiedza na temat tych miejsc, gdzie on wylądował, jest mnóstwo jego subiektywnych, że tak powiem, wrzutek właśnie z takich anegdotycznych sytuacji na granicy, rozmowy z pasażerami w samolotach. Przecież strasznie dużo czasu spędza w samolotach. Przecież to są godziny siedzenia. No i oczywiście wszędzie tam spotyka Polaków i rozmawia z tymi Polakami. To są bardzo sympatyczne spotkania. Polaków w Polsce jest 37 milionów. A kolejne 37 jest za granicą. Za granicą, więc tych Polaków jest bardzo dużo. Czasami to są bardzo kolorowe postacie. Doktor Burzyński w Stanach to taki lekarz. Norman Davis go nie nazwał, ale no, czytelnik już może. No jakiś taki hochsztapler chyba wręcz nawet. Ale bardzo znana tam postać, multimilioner, który zajmuje się onkologią, ale taką onkologią trochę dziwną. Niestandardowe metody leczenia. Więc on jest też takim przewodnikiem, cicerone Normana Davisa. Jakbyś nazwał formę, której on używa przy pisaniu tej książki? Co to jest? Reportaż historyczny? To jest reportaż historyczny, gdzie są narracje równoległe, to znaczy sążnista wiedza, subiektywnie dobrana, już nie będzie pisał o wszystkim, od Adama i Ewy, o tych miejscach, ale no, jakoś tam wybrana, zazwyczaj właśnie szlakiem jakichś poprzedników, którzy tam byli w tych miejscach i opisali, albo bardzo ciekawe takie językowe próby przedarcia się do tkanki historii danych miejsc. No i oczywiście te jego anegdoty subiektywne. Spotkania z celnikami. Pamiętasz to spotkanie w Baku. Tak, znaczy nie w Baku, na lotnisku wylądował i nie mógł się dostać, bo miał wizę tam, która była działała dopiero następnego dnia. No i gdyby nie ambasador na lotnisku, no to zostałby niewpuszczony. Norman Davis. No byłaby straszna afera. No dobrze, to co? Polecamy Na krańce świata, podróż historyka przez historię Normana Davisa. No, Polacy kochają słusznie Normana Davisa i się nie zawiodą, no bo
książka jest tak jak za dawnych lat, to znaczy on pisze tak, jak do tej pory się w Polsce nie pisało. Znaczy, rzeczywiście cudzoziemcy wprowadzili ten nowy warsztat pisząc o Polsce, on był pierwszy. No i on tutaj jakby pisze podobnie, tylko że już nie o Polsce, ale z Polakami. I to jest takie zabawne, że bardzo fajne uwagi na temat Polski, bo on też porównuje sytuację polityczną Polski do tych miejsc, gdzie bywa. Kilka takich intelektualnych wycieczek, nie wiem, w Tasmanii. No Tasmania, taki rejon zapomniany przez Boga i przez... No, jest tylko diabeł tasmański. Diabeł, a w ogóle Australia, że to tak daleko, no kiedyś to było gigantyczne więzienie. Więc to było tam skazywane, taka Syberia. I te jego analogie, Syberia, Australia, dzikie pola, gdzieś dziki zachód. Polak zrozumie po prostu. Jak czyta się Normana Davisa, to te polskie analogie są bardzo czytelne. To jest Świat według Normana Davisa z Polską w tle. Polecamy. Polak zrozumie. Taki baner. Polak zrozumie. Polak powinien to... Polak potrafi przeczytać. Proszę bardzo.